Hola compañeros, mi nombre es Mateo y zapraszam do kolejnego odcinka z serii Disciples 2 na modzie dziejenowy na zwiastunem roku na mapce od pana Pyrka Krwawe Wzgórza. Ależ oczywiście! Ach, właśnie, tutaj mieliśmy działać. Panie kochany, tu jest strzelec Legionu, wyekspiony. On na pierwszym levelu bije chyba 40 obrażeń plus 10 dodatkowych. Chyba 70 inicjatywy. Strzelec Legionu. No, on ma niebieski mieczyk. No, załóżmy czarny scenariusz, że ma tam nawet 9 tam poziomów zdobytych. Chociaż tutaj już walczyłem z tym jednym przeciwnikiem, który miał tam 8 leveli wbitych, nie? No, ale załóżmy, że ma 9. Dostaje chyba plus 4 na poziom. Razy 2, no bo jeszcze ma te dodatkowe, więc... A, więc dużo będzie. Kleparz, życie 72... 122 może przybombić. No to będzie zredukowane, wiadomo. Dobra, trzeba będzie dać te potę. Bo to bez tego to nidy rydy. I w zasadzie... Jak dobrze pójdzie, to ja po tej walce jeszcze dojdę do miasta, więc może się od razu tutaj zbafuję tak solidnie. W te armory pójdziemy. Może jakąś siłę też dam, no bo tutaj many życia się naprawdę zbiera, nie mam za bardzo co z tym robić. Żadnych tutaj trzeciopoziomowych jeszcze innych zaklęć takich, chociaż mógłbym na przyszłość, no to bym chciał mieć opracowane już. Czego sobie życzysz? Nie wiem, czy potrzebuję to rzucać tu akurat, pewnie nie. Więc zostawię jak jest, bohater na dole, on jest twardszy, musi tam być. Dobra. No, 4 ruchu może jeszcze będę mógł faktycznie to miasto zaatakować. Dobra, mało. Klepie. 5 leveli tylko miał wbitych, nie 9, więc... No. Tak to wygląda. Aha, no ta tu może być upierdliwa. No, klepiemy od razu. Nie czekamy na nic. Good focus, bro. To ja sobie uderzę tego, żeby mu obrażenia zmniejszyć. Tutaj bym chciał, żeby ona nic nie zmieniała. Dobra, tobą tutaj zaorać. I dodatkowy atak może być dla ciebie. Dobra. Po robocie. I tutaj jeszcze sobie wejdziemy. Rycerz piekieł u góry, czyli bohatera dajemy do góry. Tak będzie lepiej. Przebicia tutaj żadnego nie ma. Wyznawca kultu będzie zwiększał obrażenia. Demonolog może trochę przypier papier, ale będzie ok. Damy radę. Naprzód, chłopaki! No tu waity raczej, bo i tak go nie zdążę zabić, zanim zaatakuje, więc... No to jest ten, co raz wzmocni. Myślałem, że wzmocni tego i tego, albo tego i tego. Się trochę bałem tego. Ale widzę, że jest sztos. 37 to jest ok. No mogę ci przywalić, żebyś troszeczkę mniej zadał tych obrażeń. Żeby mnie to jakoś bolało. A, tam są piękne ochrony, dobra. Tu wait. Też wait. Dobra, od razu lecimy w dziadka. O panie, no dziadek to robi oro. To jest dziadek. Pozbądź się tego. Dobra, łatwo. Miasto moje. Trochę się tam podleczymy. To było banalne starcie, ale zwyciężyliśmy. No, ale ważne, że zwycięstwo to zwycięstwo. Nieważne, że było łatwo. Demony zostały pokonane, a miasto jest wyzwolone. Ludzie powinni być wdzięczni za naszą pomoc. Krasnoludy, uratowaliście nasze życie i nasze miasto. Jesteśmy wam niezmiernie wdzięczni za waszą odwagę i poświęcenie. Nie musicie dziękować, to był nasz obowiązek. Poza tym przejęliśmy jeszcze wasze tamto wcześniejsze miasto, zaatakowaliśmy was i w ogóle. To był nasz obowiązek. Demony musiały zostać pokonane. Cieszymy się, że mogliśmy pomóc. Teraz musimy dowiedzieć się, skąd te demony przybyły, aby pokonać to zagrożenie raz na zawsze. No. Znamy miejsce, skąd przybyły demony. Jest to starożytna czeluść.
Otchłań pełna mrocznych sił. To jest... jak to się nazywało? Była piekielna czeluść, otchłań Acheronu i Abaddon, nie? To takie lokacje. Otchłań pełna mrocznych sił. Możemy was tam zaprowadzić, ale to bardzo niebezpieczne miejsce. No, słuchaj, jeżeli jesteśmy na Helu, no to są Areasy 85, to nie gadaj, tylko ten. To jest nasza misja. Musimy zlikwidować to zagrożenie u źródła. Pokażcie nam drogę, a my zajmiemy się resztą. Dziękujemy za waszą pomoc. Prowadźcie nas do tej czeluści, do tej piekielnej czeluści w piątym akcie, która znajduje się na zlodowaciałej wyżynie. Nie, czy to był płaskowyż Arreat? Już nie pamiętam. Razem zakończymy tę wojnę domową, tę wojnę z demonami i przywrócimy pokój na tych ziemiach. Za nasze klany i za przyszłość naszych sojuszników. A, bramka zniknęła, ale się pojawił jakiś tutaj inny z głębu czurt. Dobrze, dobrze. Może być coś... Plus 30 punktów do Dipsa. Ochrona przed łogniem. No to tak, no tu jest już ochrona przed ogniem, tu jest ochrona przed ogniem, tu jest przed ziemią i lodem. Tu to nie potrzebuje takich rzeczy. Bohater też tak szczególnie nie potrzebuje. No niech będzie, że dziadzio dostanie regenerację, HP-ki, ochronę przed ogniem i obrażenia plus 30 punktów. 67, cyk, cyk. O, proszę. No to się raczej sprzedaż, może będę nawet korzystał z tego, zobaczymy. Dobra. Tymczasowo dziadzio do przodu, ma więcej zdrowia. Czego sobie życzysz? A, i tobą tu nie dojdę, bo to dziadostwo tu zostało, nie? No będę musiał to zlikwidować w kolejnej turze, najwidoczniej. A mogę zrobić jeden kroczek. Nie, tam nie trójka szczyt się nie uda i będzie lipa. Dobra. No, rozgrywicze trzeba skasować. W pierwszej kolejności. Nie tego, który tam się schował za tą ruiną, tylko najpierw tam trzeba. Marszrutowanie zdecydowanie. O, i dochodzę. Tak, o. No to sztos, panie, lecimy. Tylko teraz tak, ty jesteś z pancerzem, no to ty tu. No ty nie jesteś, ale masz troszkę więcej zdrowia od niego, no to tak asystuj. Dobra. Na chwałę klanów. Cyk. Będzie uciekał. Dobra. No ty i tak bij tego. A ty bij tamtego. Dobra, już quick fight. No jakby się udało drugiego artylerzystę, to byłoby też przydatne na pewno. Aha, to masz takie rzeczy tutaj w ogóle, no dobra. Ależ oczywiście! Dziadek na full. A właśnie, bo on dostał 30% regenerację, no to on to się będzie teraz leczył jak zły. Dziadzio. Zgłębi czart, tak po prostu. Tylko, że na zgłębi czarta tutaj mamy ochronę przed ziemią, no to w sumie... Tak zróbmy. Możliwe, że będzie chciał z głębi czart uderzyć ciebie i wejdzie też przebicie w ciebie. Ty jesteś troszeczkę twardszy, ty masz troszeczkę więcej zdrowia i przede wszystkim ochrona przed ziemią, czyli jakieś tam skamienienie nie wejdzie, nie? Tutaj też jest ochrona przed ziemią, więc też skamienienie nie wejdzie. Więc tak sobie zagramy. Wchodzimy. No możesz klepać od razu, tam nie ma co. A ty ziemią masz te lawiny, one są odporne na ziemię. Ty, kochany, możesz mu w sumie od razu zmniejszyć te obrażenia, może się to przydać. No właśnie. Ach, ty nic nie zrobisz, on, bo ty ziemią przecież. No to wzmocnienie na bochcia. I bohcia będzie szybszy teraz, więc sobie wykonamy dwa ciosy. Ale jeszcze stoi. No niestety dwa ciosy wykonał. No to niedobrze. Bardzo niedobrze.
No gdzie trzeba się cofnąć do miasta. Chciałem kolejną bitwę robić od razu, ale... Ale widzę, że z takimi HP-kami to tak średnio. Mogę sobie na to pozwolić, więc się cofnę. Rozbuduję znowu, niech się regenerują jeszcze bardziej. No dziadzio to pewnie się tu zregeneruje. 55%, no na fulla to nie, ale bardzo się zregeneruje. Także będzie, będzie spoko. A tutaj jeszcze były takie fajne rzeczy, nie? Ależ oczywiście. Dobra. Okej, możemy go dobić tutaj teraz. A to za chwilę. W to byśmy weszli. Oni tam mieli swoje poziomy, nie? Nic takiego strasznego. Teraz tak. Włodarz bije w dwóch z przodu. To będzie bił tę dwójkę. Co prawda ochrony żadnej na ogień nie mają, ale to nic. Jakoś to będzie. Naprzód, chłopaki! Okej. No szczerze, to, kurczę, na wejcie bym to zrobił, ale jak on ma mi obniżyć obrażenia... No to chyba i tak się opłaci, nawet jak obniży te obrażenia. Bo on obniży o 35%, ja sobie zwiększę o 40%, jak to się zachowa ostatecznie. Bo najpierw te obrażenia zostaną zmniejszone o 35% i później z tej wartości, którą będę miał, one się zwiększą o 40%, czyli wyjdę ostatecznie na minus, jeżeli dobrze myślę. Dobra, bij. Co ja będę się pieścił? Też bij od razu. Tego to olać. Czy on już... Nie dostał jeszcze tego fanatyzmu. Nie, jeszcze mu się to nie odpaliło. Dobra, to niech mu się to nie odpala może. Chociaż i tak mu się odpali, bo ja przecież będę chciał jeszcze dać dodatkowy atak temu. Bijmy tego Tiamata. Bijesz lodem i ogniem. Tu jest odporność na ogień, tu jest ochrona na ogień. Bij tu. Tutaj obrażenia nie zostały obniżone, ale tylko 66 bije. A nie, no tutaj jest nadal ok. Nadal się opłaca dziadzia chyba. Niech będzie. Się tutaj wkurzył trochę, nie? Ta, na fanatyzmie uderzył. Dobra. No jakby ten trafił, no to już by ten był martwy, ale i tak by zdążył on zaatakować, tak czy siak. Poziomka u strażnika gór. Czy on dostał 55 do HP? A po co 55? Jak miałem 450, albo 45 powinno być, albo 50. O, to już chyba działa, nie? Na 8 poziomie wzmacniam 50% obrażeń. No. Dobra. Ty miałeś 450 HP, nie? To ja cię tam w żaden sposób nie modyfikowałem, jeżeli chodzi o twoje HP. No 55 HP dostaję. Czego sobie życzysz? No tak może, no tak trochę niepotrzebnie mi się wydaje. Plus 18 do obrażeń w ogóle, elare. Bo 120 miał, nie? Ono miało 120. Plus 18 dostajesz? Nie no, plus 12 chyba mu wystarczy, nie? Jakoś tak dużo dostaje. I HP więcej, i obrażeń więcej. Jakiś taki, kurde, kozak. Chciałoby się do miasta. W sumie tak zrobię. Pieśń, chyba że złoto wy... Nie, dobra, manę wydam. Mamy tej many sporo już. Wróćmy się do miasta. Złoto wydam na rozbudowę.
Tobą trzeba tego skasować, tylko bym chciał... A, bo dobra, bij jak chcesz. Whatever. Dobre ustawienie. I tutaj się dygnij. Was zamienić. Możesz w sumie trzymać te rzeczy w łapie. Why not? Okej. Dobra. No to co, wchodzimy w to. Trochę ogniem popieszczą. Ale może dziadek zaora od razu tych wyznawców, tylko demonolog mnie uderzy. Powinien, nie? No ten dziadzio to już tam ma przy... No, może przypierdzielić ładnie. No w ogóle jeszcze żadnego poziomu nie zdobył, nie? Dopiero po tej walce będzie miał. Nie będę się bufował tutaj chyba. Po prostu wchodzimy i będę się leczył znowu w mieście. Bij od razu. A temu się teraz obrażenia zwiększyły. No właśnie, to pewnie... A w sumie to... Ochrony tu mamy. To nie ma co zrobić. Bohatera może uderzyć, a wszędzie indziej to... to sztos tutaj bij, żeby on trochę mniej zrobił. Okej. No mogę go skasować, zanim w ogóle coś zrobi. No to jeszcze, żeby zdobyło poziom, żeby biło całą szóstkę, nie? To będzie spoko. Przecież to działo runiczne to się chowa tak naprawdę w tym momencie przy wszystkich innych jednostkach, które mam, nie? Jakoś tak odstaje. I czuć to, nie? Że odstaje. Może jednak ta inicjatywa... Chociaż ja wiem, no szybko można do tego dojść i tanio, nie? No to chyba nie wymaga buffa. Raczej, no bo to... Jakby się to wzmocniło, no to wtedy w momencie uzyskania tego byłoby za mocne. Dobra, tam dziadzia weź. No i jest poziomka u ciebie. I ty dostajesz plus 5 do obrażeń, nie plus 7. Z 70 tylko dostajesz plus 5 i dobrze, bo jesteś OP. I tutaj tak czy siak kolejne plus 5, czyli w sumie o 10, tak czy siak. Dobra, praktycznie bez strat jesteśmy, możemy chyba lecieć dalej. Sukuba i jakaś tam rycerz piekieł, który... No, który nie ma co uderzyć tak naprawdę, w dziadzia będzie musiał uderzyć, więc... Lecimy. Klepiemy od razu. Na nic nie czekamy. Tam wolę uderzyć. To już załatw. I ona chyba już nic nie będzie robiła, nie? Nie no, nadal robi, bo... Jakieś oparzenie tu masz. Ach, ona na 10 poziomie przestaje straszyć w ogóle. Zamiast tego podpala za 30 umysłem. Jak będziemy robić kiedyś serię rózgowiczką Legionów Potępionych, to wiecie, ten strach na pewno będzie upierdliwy na początku, ale jak się robi miasta i ruiny, to wtedy to jest paraliż, a nie strach. To jest super wtedy. Zmieniamy w chochlika, nie? I paraliżujemy. No ale... Podpalenie będzie zawsze spoko, tylko ma szansa na nie. Trzeba zwiększyć trochę bazową szansę. Jest plus 10% pewnie dlatego, że ona na 6 poziomie już miała jakąś tam umiejętność, która jej pewnie zwiększała szansę trafienia dodatkowego ataku o 5%. I tutaj jest kolejne 5%, pewnie, tak, pewnie o to chodzi. Tutaj weź. No to poziom kolejny się wyleczyło, no to zamiana miejscami będzie. Cyk. Dobra. Ależ oczywiście. Nic więcej nie robimy. No chyba, że te demony byśmy chcieli tam coś dalej odkrywać, może w razie czego. Ewentualnie tu elfy. Ja wiem. No, spróbujmy tu. No
No właśnie, bo tutaj cały czas się coś ekspi. Aha, gargulec mnie zatrzymał. I tutaj jest też jakaś walka. O, czerwone, pomarańczowe, niebieskie, mieczyki, wszystko jest. Ha. A tu w ogóle przejścia nie ma z tej strony, tak? No nie, nie ma tutaj. Rozumiem. Czego? Ależ oczywiście. Dobra. Ja te anioły byśmy się teraz przelecieli, nie? Przebiegli. Dokończymy te demony. Tutaj to troszkę później, po tych aniołach może. Tutaj zrobimy rozpierduchę. Nie mają tutaj jakichś dot typu trucizny czy coś. No chyba, że jacyś imperialni zabójcy tutaj byli. Ale to nawet jeśli, to dosyć wcześnie się to odkryło, to maksymalnie niebieskie mieczyki będą mieli. Powinno być do porobienia w miarę łatwo. To podnieś. Talizman rycerza piekieł do sprzedaży. Niewidzialność użyteczna na rózgowiczy na przykład, albo złodziei, jakby się chciało tam gdzieś kręcić na terenach wroga. Onyksowy gargoyle z niebieskim mieczorem, który bije ziemią. Tu jest sztos. Tu będzie problem. Tu jest sztos. Tutaj jest mega sztos. Tu jest sztos. No prawdopodobnie ważyciel dostanie po mordzie od onyksowego. Nie mamy żadnego roztrzaskiwania pancerza, nie? A tak, tak się składa, że górskie klany mają chyba trzy jednostki chyba, czy dwie. Do roztrzaskiwania pancerza. Na pewno ono może roztrzaskać. Na pewno roztrzaskuje na modzie ten. I nie pamiętam, czy niedźwiedź... tutaj. Czy niedźwiedź bojowy nie miał też roztrzaskania? Czy to grizzly miało roztrzaskanie? Już nie pamiętam. Grizzly chyba miał roztrzaskanie. O, grizzly. Niedźwiedź bojowy chyba po prostu miał pancerz i krytyki i tyle, nie? A tu chyba jeszcze było... Znawca run chyba też miał roztrzaskanie, nie? O. No i tak się składa, że nigdzie tego roztrzaskania nie uzyskałem, nie? No, taki team. No dobra, poradzimy sobie chyba. 104, ok, jeszcze jeden taki cios przeżyjemy. A tył będzie rozwalony od razu. 138, ty bierzesz 133, tak? Ty 125, plus 25. No to na niego będzie trzeba dać dodatkowy atak. On się jeszcze będzie leczył, jeszcze pancerz dostanie. No ale dobra, jakoś się go porobi. A, chwila. Ja przecież już tobą atakowałem. No ale no dobra, trudno. No, parzenia go już wykończyły, jest okej. Okay. I tu jeszcze mamy jakiegoś kolegę. Naprzód, chłopaki! Jakby bohater go oszukał, byłoby spoko. Ale niestety nie ma tak dobrze. Dobra, podmianka. Też jakiś crackers. Czego sobie życzysz? Mhm. I tam demon jeszcze jeden nad tą kopalnią many piekielnej. Tu jak go zaatakujemy, to on będzie walczył na dwóch strzelców i możliwe, że będzie się fokusował właśnie na coś, na któregoś z tych, nie? Czyli tak, w razie czego moglibyśmy go potraktować jakimś filarem, żeby to tam wszystko po prostu padało szybciej, bo nie chce mi się tutaj go atakować tak, żeby uciekał. Jestem pod miastem, może mnie zranić, będzie okej. Skoro się tak na nim fokusuje, to nie wiem, czy nie powinien on być jednak z tyłu i wtedy dać tylko tego do przodu. Tego skasuj na pewno. No, niedobrze. Okej. Zawiedliśmy!
życzysz? Chula piekieł. Jacyś barbarzyńcy tutaj z wilkorem. To będzie łatwe. Trucizna niech wejdzie tutaj, jeżeli już. No, może być. Naprzód, chłopaki! O, panie. Chrono na ziemię, lód, czyli ja go tutaj nie zranię tym. 40 inicjatywki tylko ma kolega. Nie ma plus 50 do obrażeń. Nie ma plus do szans trafienia. Ma mniej zdrowia. Fajnie jest. Nie ma pancerza. Chrono na... lód. No, zwejtuj. Zaoramy to inaczej. Zwejtuj. Spoko, spoko. A nie, to bo to nie chciałem waitować. To trochę dupa, że dałem wait. A, zwejtuj. No mega dupa, że dałem wait na tym, bo tym właśnie chciałem ochronę przed lodem tu ściągnąć, żeby on wtedy mógł przywalić. Ale dobra, trudno. Whatever. Cyk. I cyk. Po mordzie. I cyk. Dobra. Lecimy tutaj później. Kraken, czy chciałbyś dzielić swoje obrażenia na całą trójkę? Myślę, że chciałbyś. Naprzód, chłopaki! Nie ma krytyków jeszcze, nie ma szóstego poziomu, dobra, aha. Dobrze. Siedź na dupie. Może kantyszkę byśmy sobie już opracowali. To już jest moment, w którym bez problemu możemy sobie na to pozwolić. Albo to. Wolę to. Drogie, ale fajne. Dobra, lecimy w to. O nie, jesteś po środku. Niedobrze. Okej, nic się nie stało. Nic się nie stało. Chłopaki, nic się nie stało. Dobra. Cyk. I cyk. Traper jakiś tam. Możemy ją zabić. Może pójdziemy w pancerzyki albo uzdrawianie jakieś. Zobaczymy. Weźmy tutaj jeszcze, dokradnijmy, co możemy. Oczywiście. Jakby się udało. Chwila, weźmy może tutaj. O, w ogóle wróciło, ta gildia budowniczych wróciła. Ale zniknęły te. Ta rada eremitów zniknęła. Nie ma w tych pustych polach tego. No tak, to jakoś się prezentuje. Cóż. Co ja chciałem? Chciałem złodzieja robić. I tobą... Jestem zajęty. Jeszcze tutaj chciałem sobie przypomnieć, co tam było. Dupa, nic nie ma. No to... cyk. Aha, czyli tu też już nic nie będzie. No to lecicie tam we dwójkę, tak jest. Koledzy. Tak jest. Czego? Ależ oczywiście. Okej, kolejna ofiara. Dobra, pytanie czy... No, lipa.
Nie mam jak uzdrowić, więc trzeba będzie potami, się potami zaklęciami. No dobra. Dobra, załóżmy czarny scenariusz. Chociaż wcześniej go odkryłem, ile, które tu mieli levele, nie zwróciłem uwagi. Ale załóżmy taki najczarniejszy, ma 9 poziom, załóżmy, czyli 8 leveli wbił. 8 razy 6 to będzie 48, czyli 108 maksymalnie on bije. Tego to zabije dziadzio, więc go nawet nie muszę liczyć, ale on załóżmy, że bije aż 108. Czyli damy sobie pieśń i wystarczy. Nic więcej nie potrzebujemy. Naprzód, chłopaki! 84,4 poziomy. No dobra. Cyk. A, zabij. No, piękna poziomka, wyleczeni. Tutaj w końcu sobie weźmiemy mistrz oręża, żeby więcej expa zdobywać. Najwyższy czas. Jak sobie teraz sobie taką sytuację przypomniałem. W momencie, jak wbijamy poziom, na którym chcemy wziąć mistrz oręża, to jest moment, w którym chcemy się wstrzymać przed kolejnymi jakby walkami w tym momencie. Nie? Gdybym miał jeszcze ruch, i bym na przykład szedł na jakiegoś smoka, który da dużo expa, to chciałoby się z tym poczekać do kolejnej tury, żeby w niego wejść z mistrzem oręża, nie? I wydaje mi się, że kiedyś miałem jakąś sytuację taką, że byłem zbufowany, pieśniami pośpiechu już mogłem tam wszystko czyścić, nagle poziom z pierwszej bitwy i sobie pomyślałem, na kolejną misję przecież mistrz oręża będzie, nie? Ja tutaj jestem taki zbufowany i cała masa w ogóle przeciwników do czyszczenia jest, nie? I weźcie tutaj teraz zmieniajcie turę, jak ja jestem już na buffach. No i tak to było właśnie. Coś sobie takiego przypomniałem. No takie sytuacje mogą być. Teraz takiej nie ma. Czego sobie życzysz? Ale no takie coś może być jak najbardziej. A, chwila. Kurde, zapomniałem. Tu przecież trzeba było zabić Rózgowicz. Wyszedł mistrz oręża od razu, w ogóle bez pytania. No tego trzeba w pierwszej kolejności. To tak trzeba. Mój czas dobiegł końca. Ja na razie oleję. Może złodzieje ją dopadną tam. No, może. W teorii. Może dopadną. Tylko na teraz leci jakoś tutaj z jakiegoś powodu zamiast tam. No tu chyba nie będzie chciała skręcać, co? No, ma 25 ruchu, aż na pierwszym poziomie jej lata. W ogóle strasznie silna bohaterka. 45 inicjatywy, 5 punktów obrażeń więcej od innych magów, bohaterów. I to wszystko kosztem 10 punktów zdrowia, nie? Dobra, moment. Ciebie do przodu. Anioły mają przebicie 30%. No to jest moment, w którym byśmy się chcieli obbuffować i na pieśniach robić tutaj dużo, nie? Tak mi się wydaje. To jest ten moment. Tylko tego globalnego pancerza nie będę rzucał. Nie, aż tak się nie chcę buffować, ale ta lodowa tarcza z tą pieśnią wytrwałości, siła do tego. No i pieśni pośpiechu będą. A, jedna tylko mamy śmierci już nie ma. To mogę jeszcze sobie rzucić w sumie. Dobra. Powinno być ok. 4 ruchu zostało, pewnie do niczego nie dojdę. Nie dochodzę. No te ruiny by się chciało pewnie w pierwszej kolejności. Chyba jestem gotowy na te golemy z tymi buffami.
aktualnymi, a to poziom zdobędzie. Szkoda, że tylko jedną pieśń będę mógł dać. Teraz pytanie, jak dam sobie poruszanie po lesie, to chyba zrobię jeszcze ruinę. No, zostanie mi wystarczająco dużo ruchu, żeby zrobić jeszcze ruinę. O ile dam radę na tej ruinie, no ale zakładam, że tak. Okej. Okej. Ten trochę przywali. Może tu def Nie, tam def. Trzeba klepać. Dobra, wait. Ała. Może poziom zdobędziesz po tym, bo w sumie tu dużo expa będzie. Wait. Dobra, on się zdefował. Super, okej, bijemy to. Golemy mają odporność na ziemię, więc ta lawina nie wejdzie, ale to nic. Na to odporność. No, jak pięknie się wyleczyli. No to jesteśmy gotowi na Sir Alemona, jeżeli on tam w ogóle jest. Trzeba sprawdzić w razie czego. Może się okazać, że jakaś porypa nieciężka ruina. No jest Sir Alemon. Ale wszystkie inne jednostki na swoich poziomach. No, za wyjątkiem tej pani widzę, ma trochę wyższy, 7. Ochrona przed powietrznymi wyładowaniami. A ten kolega co? Jakiś taki zmodyfikowany trochę, co? Coś tak tutaj się dziwnego zadziało. Zmniejszone ma obrażenia, bo Sir Alemon to chyba ostro walił. Nie wiem, 300 bił? Czy 250? Ale on tam miał duże obrażenia, czyli osłabiony jest. Będzie 75% punktów życia, pozwolić. No to wygląda tak, jak już by mu to działało, czyli HP-ków też musiał mieć więcej. Oryginalnie, też musiały mu zostać zmniejszone w edytorze, dlatego to od razu jest odpalone. Powiem, 50% zmieni losowo źródło ataku na życie lub światło. On od razu bije światłem, ale nie jest to na zielono, czyli to nie jest od umiejętności. Jego oryginalne HP ile wynosiło? 800? Powiem, 30% punktów życia, zmiana zasięgu na odbicie, sąsiednie 1%. No, fajny jest Sir Alemon. Podoba mnie się. Znaczy się podoba mi się. No, oryginalna jednostka, nie? Z niego są robieni właśnie ci gwardziści. W każdym razie mogę uderzyć od razu chyba, żeby tylna linia mi nic nie zrobiła. I cyk po mordzie. Ała. O, panie. Dobra, klepiemy ciebie tutaj. No tak. Wal tu. A ty już masz 9 poziom, ty już wszystkich 6 klepiesz. Dobra, easy gierka. Hmm, 1200 expa. Tutaj zaraz znowu poziom. O. Tutaj ma być ponoć drugi poziom tego jeszcze, nie? Tylko kiedy to się odpala? Na jeszcze wyższym poziomie nie jest to pokazane w tym momencie, kiedy drugi poziom się odpali. 1000 złota. Uuu, panie. To ty na mnie spojrzałeś. No. Działo runiczne już ma ponad 40 dzięki temu. Dobra, wydaje mi się, że w tym momencie, jak uda mi się znaleźć jakiekolwiek rzeczy do inicjatywy, to już nie dla dziadka, ale już se radzi z inicjatywą, tylko już teraz pójdziemy w to działo. Ma 42, spróbujemy też wyciągnąć jakąś 50, 60 może jakimś cudem. Będzie fajnie. No 20% do inicjatywy, super sprawa. Te 10% pancerza też wiadomo, przyjemne, ale 20% inni. No. Nie mam żadnego zwoju do ruchu.
sobie życzysz? I nie mam żadnego pośpiechu tutaj, nic takiego imperialnego, ani prędkości elfickiej jakiejś. No niestety. Many śmierci mało. Ależ oczywiście. A bez buffów do pancerzy to ja nie wiem, czy ja chcę się klepać z tymi aniołami. Tak nie bardzo. O! I co, ty myślisz, że ty tak możesz, tak? No tak średnio, bo tak się składa, że jesteś głupim botem, który po przejęciu miasta nic tam nie rekrutuje w tej w turze, w której miasto zostało przejęte. No tak bot działa, nie? W tej turze, w której tam to zrobił, to uderzę ciebie od razu zanim dasz defa. I cyk po mordach was, czy tam po dupach, bo jesteś odwróceni. No przynajmniej ją po dupie, jego po dupie. A ją teraz po dupie. Kulkami. Takimi dużymi kulkami. Wystrzelonymi z jakiejś parowej strzelby. To na pewno jest ta... jak to się nazywa? Technologia Dwemerów, nie? Z The Elder Scrolls. Dobra, lecimy bez pancerzy, co ja tu się będę. I cyk po mordach was tu. I cyk ciebie tu. Może bohatera na środek powinienem. Ciebie uderzymy tutaj. Pozbędziemy się obrażeń. Tutaj co prawda weszło dużo, ale trudno. Damy radę. Ten się wyleczy, ten pójdzie do tyłu. Będzie ok. I ty bijesz w ogóle teraz to po wzmocnieniu, to ciężko stwierdzić. O! No to robimy. Naprzód, chłopaki! Cyk! Bohaterem w tego. Ała! Ała! Cholero głupia. Ja miałem sprawdzić, jakie ma obrażenia Heros. Może sprawdzę po walce. Dobra. Wyzamiona miejscami. Bohcio. 146. Mniej od niego. Więcej od niego. Ale niewiele więcej, to jest 133. No to działo runiczne odstaje, nie? On musi więcej expa wymagać do poziomowania, ale to jest okej. Okay. Tylko można by co najwyżej zrobić, żeby się trochę wcześniej te umiejki jego odpalały, to powiedzmy na szóstym, a to na ósmym, może coś takiego. I może by było lepiej. Czy nie, żeby mi to teraz w endgame miało coś zmieniać, bo... W endgame działo odstaje. Ależ oczywiście. Aczkolwiek trzeba pamiętać, że jednak naszprycowałem tego dziadka jakimiś tam wzmocnieniami dziwacznymi. Plus gramy mistrzem magów, też jest wzmocniony tym. No, więc jakbym działo szprycował zamiast dziadka, no to wtedy działo byłoby pewnie mniej więcej jak dziadek na tym etapie, nie? Porównywalne by było. On odkrył mojego. Dobra. Przydałaby się druga mana śmierci gdzieś. Pewnie gdzieś jest na mapie, ale nie mam do niej dojścia. Albo jej nie odkryłem. Cholera wiem. Jest na pewno kolejna piekielna, która mi niepotrzebna. Zaklęcia za manę gaju by się przydały bardzo. 80 zdrowia masz. Damy ciebie tutaj, bo bohatera chyba nie chcieli atakować z przebicia. Chociaż teraz to on ma więcej zdrowia, to możliwe, że będą chcieli. Aż trzy anioły. Tu jest tylko jeden. To zróbmy to. Naprzód, chłopaki! A, i tutaj wolał. Okej. Okay. No tak, no przecież. No tam były trzy anioły, więc... Jeden przynajmniej by na pewno uderzył tam. No także spoko. Się obrażenia podzieliły. Tu
Kolejna poziomka zaraz, bohater zaraz będzie miał poziomkę. O, miasto to na buffach będzie trzeba. Hierofantów sobie wykorzystamy, nie? Jest dwóch, więc pytanie, czy przez to, że jest dwóch, to czy jednostka będzie mogła być w tym momencie dwukrotnie wskrzeszona? Czy jakby jedno wskrzeszenie na jednostkę jest indywidualnie per hierofanta, czy ogólnie jedno wskrzeszenie na bitwę i tyle? Możliwe, że to będzie jednak jedno wskrzeszenie na bitwę, bo kojarzę, że ktoś zgłaszał problem dotyczący tego złotego jabłka, że niby wszystkich jednostek nie wskrzesza. I ja podejrzewam, że ten problem mógł się u tej osoby pojawić w takiej właśnie bitwie, że hierofantą coś tam wskrzesił już i później dopiero jabłko i nie wskrzesiło tej jednostki, która mu tam powiedzmy drugi raz padła, która była już wskrzeszona przecież jakimś innym sposobem, nie? Tak mogło być, daj mnie to w końcu, panie. Próbuję już trzeci raz chyba. Próbuję ukraść, nie? Czego sobie życzysz? Jestem zajęty. Czego sobie życzysz? Dobra. Jak tam hapeki? No w miasto z czymś takim może niekoniecznie. Tutaj pójdziemy. A te dwa aniołki też takie zachęcające. Dobra, idziemy najpierw tu. Włócznicy jacyś w ogóle słabi. Tak, przechodzimy przez taką całą bandę aniołów i wysokopoziomowych istot. I tu na końcu jakiegoś skarbu broni w ogóle jakiś oddział z włócznikami. Nie? To ci włócznicy to jakoś tu na starcie powinni prędzej stać, no ale dobra. Może być. Znaczy, można to wytłumaczyć takim jakby klimatem, że jest tam jakby taka święta ziemia właśnie wysrana aniołami, więc anioły tego strzegą. A to, że włócznicy tam sobie gdzieś stoją jako jacyś tam ludzie po prostu, no to tam akceptowalne, nie? Tylko tak pod względem balansu nie ma sensu, ale ogólnie to jakiś tam sens ma, jest spoko. Oczywiście. Jeszcze jednego, bo to jest co kraść. Oczywiście. To się opyla. Ja nie to chciałem. A dobra. W imię bogin losu. Zostań w mieście. Oczywiście. Dobra, zrobimy tę walkę od razu, żeby Rózgowicz jakiś nie wyszedł. O proszę. Komu to? Jak to było z tym fokusowaniem? Dalej chyba ważyciela biją, nie? Tak, bo jak walczyłem z traperem, no to ważyciela strzelali. No to chyba ważycielowi dalej takie coś, jak pancerz. O, mogę od tej strony tutaj dojść. I tam jest ten martwy, ten Rózgowicz z mojej rasy, ze złamaną różdżką, nie? To jest jako skarb. Obrońca wiary na środku, uzbrojony na górze, czyli dobre ustawienie. Bardzo szybko musiałem ich odsłonić, nie? Po jednym poziomie tylko mają powbijane. Zaorane. Poziom 8 na bohaterze, super. Oczywiście. To chcę. I teraz tak, teraz byśmy chcieli to. A nie ty. Ty. Tak jest. Dobrze. Teraz byśmy chcieli to. Ładnie. Tobą skasować tego. Zresztą nawet nie będę sprawdzał, co on ma. Walcz. A, no tego mogłem dać do tyłu. Uderz w niego. Mógłbyś trafić, wiesz? Bo właśnie przez misa możesz zginąć.
Chyba, że reszta porządnie trafi. Ale bohater tego nie da rady załatwić i tak. No i oczywiście dodatkowe obrażenia musiały wejść, bo to widzę dwa razy z rzędu. Nawet mnie to nie dziwi, bo nam też stosunkowo często te dodatkowe obrażenia akurat na nim wchodzą. Na tym bohaterze strzelcu też. A, także... No czasami się jednak nie wchodzi. O, kolejny bohater od razu wyszedł. Okej. Co tu bierzemy? To nie, to nie, to nie, to nie. To byłoby spoko, ale coś innego poszukajmy. Butów żadnych fajnych. Nie mam, jakieś tam znalazłem wcześniej chyba do poruszania się po lesie i te ciżemki maga jakieś. Ale jedno i drugie sprzedałem, to było słabe. To byłoby spoko, to nie, to nie. No to spoko. Ochrona przed lodem. Specjalną umiejętność rasy górskich klanów, okej. Ochrona przed lodem, tak się składa, że nie mam ochrony przed lodem i 15 punktów do obrażeń, punktowe obrażenia zamiast procentowe. No, może być. Może być, chyba że w tym momencie to lepsze, 10% do obrażeń. W zasadzie praktycznie będzie to samo, jeżeli chodzi o obrażenia, a dojdzie inicjatywa, której mam 56. A weźmy moc na razie. Uderzenie energii też chyba w zwoju może być. W tym, nie w zwoju, tylko tym. Ale te magiczne zasłony też powinny się trafić. A nie trafiły mi się. Chyba. Ta magiczna ochrona znaczy się, którą dawałem tobie. O, to też powinno mi się. Chyba, że to była specjalna umiejętność bohatera maga. Ale to nie, to za wcześnie na to chyba. W sensie za wcześnie, żeby umiejętność pod bohatera się mogła trafić, o to chodzi, poziomując. Ale nie jestem pewny. No bo wtedy miałbym coś dla wojownika pod niego, nie? Nic takiego tam nie było. Dobra, w każdym razie poszedłem w tę ochronę na lód i 15 punktów do obrażeń, może być. I co my tu mamy? No, magiczne zasłony, kolejne, nie? Już takie... No właśnie, tutaj już brołeś. Tobie dam, bo mimo wszystko to, że masz zero pancerza, to mi trochę przeszkadza. Więc miej jakiś pancerz, dzięki czemu jak już będę masowo wszystkim pancerz zwiększał zaklęciami, no to żeby trochę łatwiej cię było tam wymaksować też, nie? Bo przypominam, że mogę sobie samymi zaklęciami załatwić w tym momencie 76 pancerza. Mógłbym jeszcze sztandar założyć, byłoby 86 i ty już dzięki temu miałbyś max. I ja jestem w stanie sobie pancerz wymaksować bez mikstur w tym momencie. Już, tak naprawdę. Także fajnie, fajnie. Aha, do miasta mogę dojść. No w zasadzie można by to zaatakować, tylko czy ja będę miał na pieśń, jak się zbafuję tym? Będę miał na dwie nawet. Dobra. Bufujemy się, lecimy w miasto na pieśni, zaatakujemy miasto po raz kolejny, jeszcze tam pewnie dojdziemy. To też byśmy chcieli. Siła. Gdzie ja stoję? Tutaj. Lodowa tarcza. Może ten hymn akurat tam też coś zatrybi, coś da. No 48, no trochę brakuje, ale jesteśmy na dobrej drodze. No tego globalnego pancerza to nie będę sobie kastował w tym momencie, nie? No bez przesady chyba. Czy lepiej wykastować, bo to... Może zamiast w inicjatywę pójdziemy jednak w sztandar. No, bo to, że on ma 40, że działo miało 48, to mi to mało daje. To jest ok. Mógłbym
wymaksować. Tylko czy to nie jest załamane śmie... Dobra, to nie. Damy radę. Mamy jakiś pancerzyk w miksturze? Może byśmy sobie tu po prostu golnęli 15 i siema. No bo te anioły będą klepać mocno w niego. A taka 15 tutaj powinna w zupełności wystarczyć. Ja nie potrzebuję tych mikstur później, nie? Tak jak mówię, już ustaliliśmy, że mogę sobie wymaksować bez mikstur, no to... To możemy z tych mikstur korzystać teraz. Dobra, kasujmy tylną linię. Tylko jeszcze działo by mogło strzelić, zanim białas uderzy. Tego temu zmniejszyć obrażenia, jak się uda. Nie udało. Szkoda. No właśnie, klepią mocno. To jest dziadka. O, to ty możesz skasować tam z tyłu, zanim zaatakuje. Ty tam klep wszystko. Byk. No i dziadka tu wzmacniamy. Dajemy dodatkowy atak. I po robocie. Dobra. Pieśń. Same pomarańczowe mieczyki. W razie czego uzdrawianie. Dobra, wchodzimy. A słuchaj, defa byś mógł dać, wiesz? Dobra, bij tam gdzieś, chociaż hierofanci mogą leczyć. To też bij. Dobra, uderz wszystko. Aj tam. No nie wyszło. Nie no, trzeba zaorać ich wszystkich, tylko chwila, nie chcę zabijać tych z tyłu. O, bohater bije więcej w tym momencie, dobra. Oparzenia za 38. Czyli ten jest martwy. Zdąży uderzyć. Weź tu zaoraj. Ty się wstrzymaj. Ty też. Dobra. Nie chcę zabijać hierofanty. Jak go podpalę, to może zginąć. Chyba. Nie, nie zginie. Ma pancerz 30, ma 30 pancerza, więc przeżyje to. Wait. No, podnoś ich tam, podnoś. Jeszcze hierofantę drugiego musisz podnieść, kolego. Ty bij tu. Zabij. Nic nie rób. Daj tu atak. Def. Wait. Dobra, czyli już na pewno nic nie wskrzeszą. No nie. Już się tylko mogą leczyć. Dobra. No to robimy oro. Cyk. A. No już żem zrobił oro. No pięknie. To są expy, nie? Czyli tutaj 407 razy 2, 407 razy 2, tutaj też. 540 też razy 2 i to też razy 2, bo wszystko było wskrzeszone bez wyjątku. Elegancko. Miodzio.
Na 8 poziomie jego inicjatywa rośnie o 10%. Odpaliło mu się. Plus 51 ma skąd? Wiem, że jeszcze ona tam mu wzmacnia, nie? O 25%. O! O! Odpalił się drugi poziom lepszego wsparcia na 13 poziomie, to jest 75% obrażenia. O, to, panie, łopanie. A, tutaj w ogóle bohater też na 11 poziomie tam coś będzie miał, nie? Lepszego. Miasto jest nasze, anioły zostały pokonane, a bogactwa są w naszych rękach, ale czy dobrze uczyniliśmy? A kogo to obchodzi? To zwycięstwo jest gorzkie, Thorin. Zdobyliśmy ogromne bogactwa i moce, ale czy to nie przyniesie nam zguby? Zdobyliśmy to, po co przyszliśmy. Teraz mamy moc, która pozwoli nam pokonać elfy i demony. Nie możemy kwestionować naszych działań teraz, gdy osiągnęliśmy sukces. Ale Gimli, co jeśli te groźby nie były tylko słowami? Co jeśli Wszechpapa naprawdę nas ukaże? Czy warto było ryzykować nasze dusze dla tych skarbów? To, co zdobyliśmy, jest nieocenione. Ale czy to, co zrobiliśmy, jest moralnie słuszne? Zastanawiam się, czy nie popełniliśmy błędu, atakując święte istoty. Dobrze przynajmniej, że się nad tym zastanawiacie, nie? O co? Po. Dowódca wyrażony w tym przemian zyskuje 25% maksymalnego zdrowia oraz ma 80% szans na zadanie dodatkowych 50 punktów obrażeń życiowych. No to to wejdzie zamiast tego w tym momencie. Cyk. A zwierciadło duszy to jest jak kryształ duszy, czyli jak kula. Zmienia bazowe źródło na życie. Od samego noszenia możemy być życiem. To fajne. A w użyciu przyzwij anioły sąsiadująco. Aha, okej. Okay. Przywraca całej drużynie 150 punktów życia. Kula wielkiego uzdrowienia. To jest chyba od piątopoziomowego zaklęcia leczącego Imperium, nie? Chociaż... 150 aż leczyło piątopoziomowe? Zaklęcie Imperium, że tam jakoś mniej, nie pamiętam, ale chyba 150, nie? O, jakieś przed mocą światła. Hapeki. Ty dostaniesz pancerzyka więcej, ty dostaniesz hapeków więcej. Cyk, 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 cyk. Mhm. Czego sobie życzysz? Dobra, jeszcze te dwa aniołki zrobimy. Naprzód, chłopaki! Tubi. Nie ma tu żadnego secretosu. Mam wrażenie, że przegapiłem już do tej pory jakieś secretosy tak naprawdę na tej mapie. Nic do tej pory tak naprawdę nie znalazłem chyba ukrytego. Znaczy coś gdzieś tam było, ale to nie było jakoś szczególnie ukryte, bo to było za przeciwnikiem, więc można było się domyślić, że coś tam jednak będzie. Ale ja tak się zastanawiam, czy faktycznie coś tak totalnie ukryte by nie było. Ale dobra, no nie widzę nic, więc... Kolejną pieśń mógłbym dać. I zrobić jeszcze jedną walkę, jedną z tych trzech, która będzie najcięższa. No ta nie jest ciężka w ogóle. Tutaj nie ma mieczyków. No tutaj damy tę pieśń, zrobimy jeszcze tę jedną, nie? Naprzód, chłopaki! Mhm. O, panie. Tego w środku zabij. Tego załatw. Ile twoje porażenie za 40? No to już jest w miarę dobrze. Już czuję się na siłach, żeby stolicę robić może nawet. No w sumie ten strażnik górek poziomuje dostaje tylko obrażenia i HP, tam nic szczególnie innego fajnego mu nie rośnie na szansę trafienia. No ale to większość jednostek w sumie tak ma, że głównie HP i obrażenia, nie? Reszta nas mało interesuje. Się interesuje, może nas tam pancerz na przykład przy poziomowaniu może nas interesować, tylko że normalnie nie ma i nie było jednostek takich grywalnych w rasie, które przy poziomowaniu zdobywali pancerz, bo jakiś tam champion orków wiadomo dostawał,
obrońca wiary ten neutralny też dostawał, ale ten nasz na przykład nie. Obrażenia. I inicjatywę w sumie bym chciał ukraść też, takie... Taka bardzo fajna rzecz w sumie. Będzie można inicjatywę o 60% zwiększyć temu działu, o 30% dziadkowi i wszyscy będą szczęśliwi. Będą wszyscy szybcy i mocni. A, w ogóle ten znowu po pierwsze to bohatera znowu tu pominąłem. A po drugie odcinek by trzeba kończyć, także drodzy Państwo, dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się materiał podobał. Serdecznie zapraszam do kolejnych odcinków z tej oraz innych serii na tym kanale. Ja byłem Skowron Piąty, pozdrawiam i polecam. Na razie.